Dobry. Witamy Was serdecznie. Jest środek nocy. Przepraszam. 7 rano. Las Vegas. I wyciągnęli mnie już, bo nie mogą spać. I jemy śniadanie. Toasty. Jak sama nazwa wskazuje, będą jakieś tosty. Ale coś, dobra. Coś tostowanego. Ona jest na ciepło czy na zimno? Nie, na zimno. Na zimno ma. Bo nie powiedział, że chce na ciepło. Nie. Ja mam sałatkę z tuńczyka. No to opowiadaj. Pyszne. Opowiadaj Tomasza, nie pyszne. Aha. No. Pyszna sałatka. Ja sobie sam skomponowałem. Jest straszny ruch, to chyba są dobre kanapki. Sałatka z tuńczyka, awokado i pomidorki. Piechotka. Jest pełno różnych dodatków, jak widzicie zresztą na filmiku. Chciałam pokazać, że jest folia aluminiowa specjalnie, żeby nie schłodziła się kanapka. Widzicie? Jaki fajny pomysł. Jakby ktoś chciał iść z tą kanapką do pracy na przykład, to... A tutaj jest środek. To paruje jeszcze. No. Fajnie wygląda. Tak, ja mam wegetariańską wersję. Mozzarella, sos marinara, czyli sos taki pomidorowy. I do tego pieczony, czy tam gotowany bakłażan. I bułeczka pełna. Wszystko tutaj wybieracie. Są gotowe role, znaczy w sensie wnętrza razem z bułką. A możecie, tak jak twój. No na przykład. A możecie sobie kupić swoją wersję, tam, tak jak Pawek mówił. Tak jak ja. Tak jest, leży tam ileś tam tych szufladek i możecie sobie sami komponować na świecie. Głośno jest, to nie wiem, czy nas słychać. Słychać, słychać. Mówię, no cieszy się powodzeniem to miejsce, więc chyba są dobre te kanapki. To się jada. No, moja jest sobieczna. Kurwa się tego tak nie ma. Dobre. Aczkolwiek ja jeszcze jestem nieprzestawiona, więc dla mnie jest 7 rano i ja nie mogłam zjeść tyle, ile bym chciała. A ja zjadłem, było bardzo, bardzo dobre. No to polecam. Polecamy i idziemy na jakieś drugie śniadanie, pokażę wam jeszcze coś innego. No, no, na pewno. Ja tutaj mam w worku jeszcze drugą połowę. Dasz radę. Jest dobre. Jestem strasznie wściekła i niewyspana. Jemy w Hard Rock Cafe u nas w hotelu na dole. Macie nam się trochę spieszy. Jemy śniadanie z torebki. Śniadanie z saszetki wygląda tak. Ma... O! Ciepły? Prawie ciepły. Rostancik prawie ciepły? Prawie ciepły. No. Tam jest napisane, że to jest pieczeń czekoladowa, tak naprawdę to jest chlebek czekoladowy. Taki blok. Kawał czekolady. Na śniadanie tyle czekolady jest? Nie, a ty nie lepszy. Ja mam croissant. To jest czekolady, czy to jest masełkiem? Co chcesz? Cukier. No i zrobił się tłok teraz. Dobrze, że my już jesteśmy po zamówieniu, ale... Powiem wam, że jak na takie ciasto z baru, to bardzo dobre. Czekoladowe. Miękkie. Takie... No jak to się mówi, że nie... A, wilgotne. O! Bardzo dobre. Tak, a ja teraz ocenię mojego croissanta. Patrzymy jak kawa. Grubiący zupełnie nie jest. Ale był niedawno ciepły, bo czuć. A. Jeszcze świeży. Smaku dobry. No, jadłem lepsze. Jesteś w barze, na dole, w hotelu. Tu się raczej... No nie wiem, co tu się je. Co tu się je. Czy tu się tylko na kawę przychodzi. Ale była taka fajna bułka z jajkiem. Chyba tylko na śniadanie ona występuje. Bułka z jajkiem i serem.
oni to chyba na ciepło podają, podgrzewają chyba. To była jedna jedyna rzecz, nie na słodko tutaj. No, był jeszcze jogurt, ale jogurt też troszeczkę jest słodki. A to jest w sumie nie słodki. No. Pan powiedział, że chipsy są. No, prawie, o chipsy, jakby co na śniadanie. No, czemu nie? No, bardzo poprawne tak. A prosiłem o coś niesłodkie. Bo wczoraj za dużo słodyczy zjadłem. No to wcale prawie nie słodko. Pan powiedział, że najlepszą opcją, jak nie chcę tej bułki z jajkiem i serem, będzie croissant. No rzeczywiście. Jest bardzo maślany. Można zjeść. Nie było ludzi akurat, teraz kolejka się zdobyła. Nie jest to jakieś wybitne śniadanie? Nie, wybitne nie, ale nie. Lepsze niż u Trumpa. No. Dziękujemy Wam serdecznie za ten odcinek, zapraszamy na kolejny, pamiętajcie o subskrypcjach, łapkach w górę i komentarzach, bo już niedługo kolejne odcinki z Nowego Jorku, zapraszamy!